Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Dzień Kobiet ze Sławomirem. Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych. Inowrocławskie targi ślubne. W tym roku Inowrocław w wyjątkowy sposób uczcił Dzień Kobiet. Z okazji tego święta miasto zafundowało nie lada atrakcje w postaci darmowego koncertu gwiazdy rock polo Sławomira. W hali widowiskowo-sportowej pojawiły się prawdziwe tłumy. W czasie koncertu nie zabrakło oczywiście wielkiego hitu Miłość w Zakopanem. Były też inne znane piosenki wykonawcy, takie jak Magiera czy Ty mała znów zarosłaś. Co ciekawe, Sławomir przypomniał również przeboje innych polskich artystów. Nam z wokalistą udało się porozmawiać tuż przed koncertem. No tak, dzisiaj wyjątkowy dzień, bo tak, Dzień Mężczyzny, ale z okazji Dnia Kobiet. Dla Ciebie właśnie jakieś szczególne wyzwanie, taki występ z okazji Dnia Kobiet? Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. No przede wszystkim jest to ogromne wyzwanie, bo chciałem, żeby te wszystkie piękne kobiety, które będą na koncercie Sławomira, również moja żona, żeby się dzisiaj uśmiechały. Wiosna w sercach, także waszych. Jak najbardziej, słuchajcie, zaczyna się już zielenić pięknie, także jest taka piosenka Ty mała znów zarosłaś o koszeniu trawy. Myślę, że dzisiaj ją też zaśpiewamy wspólnie z paniami. No, skoro przy muzyce, od razu plany muzyczne właśnie, co może nas czekać w niedalekiej przyszłości? No 19 marca mamy nadzieję, że wypuścimy swój najnowszy singiel. Wypuścimy, damy radę. Nadzieję, że wypuścimy. Same zdjęcia do teledysku. Właściwie z nami trwały 4 dni, bez nas za wszystkim razem 10, więc będzie to jeden z najdroższych w ogóle w historii chyba Polski teledysków z pięknymi zdjęciami, które zrobił Marek Szuta. Do tego nagrywaliśmy ostatnio w S4 w studio orkiestrę symfoniczną, więc na pewno będzie to dosyć duże zaskoczenie. Inowrocław to miasto uzdrowiskowe. Czujecie ten klimat? Inowrocław słynie z soli. Jak najbardziej. Wiesz co, no w powietrzu. Czuć, że tu jest dobre powietrze, że można tutaj odpocząć. I mam nadzieję, że kiedyś będziemy się mogli zatrzymać u Państwa na trochę dłużej i naprawdę się rozkoszować tą solą, tak. Pokąpać się, skorzystać z masaży. No, przydałoby się. Jaką wybrać szkołę? To pytanie nurtuje zapewne już od wielu miesięcy uczniów kończących inowrocławskie gimnazja oraz szkoły podstawowe. Właśnie ze względu na podwojoną liczbę kandydatów nadchodzący rok szkolny dla szkół ponadpodstawowych naszego powiatu będzie wyjątkowy. W miniony czwartek drzwi otwarte zorganizowała Budowlanka. W roku szkolnym 2019-2020 Budowlanka będzie kształcić się w 4-letnim technikum i 3-letniej branżowej szkole dla uczniów kończących trzecie klasy gimnazjum oraz w 5-letnim technikum i 3-letniej branżowej szkole dla uczniów kończących 8 klasy szkoły podstawowej. Aby ułatwić wybór uczniom inowrocławskich podstawówek i gimnazjów, na stronie powiatowej powstała specjalna zakładka edukacyjna. Pani naczelnik szkół ponadpodstawowych powiatowych, jest aż 14. Jak to zrobić, żeby uczniowie inowrocławskich podstawówek i gimnazjów po prostu się w tym połapali? Szanowni Państwo, aby ułatwić absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów dostęp do informacji w ofercie edukacyjnej szkół powiatowych, uruchomiliśmy specjalną zakładkę na stronie www.inowrocław.powiat.pl. Dodatkowe informacje związane z naborem, z informacjami, które dotyczą terminów drzwi otwartych, bo trzeba podkreślić, że już niektóre szkoły te drzwi otwarte realizują, natomiast jest też jeszcze grosz szkół, które będą dopiero realizowały. W związku z tym w wspomnianej zakładce internetowej można znaleźć informacje związane z ofertą edukacyjną, jak również z terminami drzwi otwartych, co powinno ułatwić młodzieży, zarówno młodzieży, jak i rodzicom podjęcie decyzji, a również zaplanować sobie wizyty w szkołach. W niektórych szkołach dni otwarte już się odbyły. 22 i 23 marca zaprasza ekonom, 23 marca trzecie LO imienia Królowej Jadwigi, 30 marca ZSP imienia Jana Pawła II w Kościelcu, również 30 marca pierwsze LO imienia Jana Kasprowicza i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach. W kolejnych szkołach drzwi otwarte potrwają do 17 maja.
Za nami 12. edycja inowrocławskich targów ślubnych. Tradycyjnie w hali widowiskowo-sportowej swoją ofertę prezentowało kilkudziesięciu wystawców. Nie zabrakło też pokazów. Na miejscu można było dowiedzieć się, jakie są trendy w modzie ślubnej. No tak, co roku pytamy właściwie o to samo, ale no, ta moda się zmienia. Co w tym roku jest na tobie, jeśli chodzi o modę męską, branża ślubna? Jeśli chodzi o modę męską, smokingowe nadal królują garnitury, kolorystyka czarny granat, obowiązkowo muszka, to się nadal nie zmienia. Już od kilku ładnych lat. Tak, i tutaj proponujemy właśnie zawsze zostać przy tej muszce. Wygląda to bardzo elegancko. Jeśli chodzi o krój, no to slim. No właśnie, z tym slimem to jest taka trochę dziwna sprawa, bo coraz mniej mężczyzn jest w wersji slim i to pasuje jakoś? Tak, nie ma problemu. Panowie czasami mają obawy co do tego slim, jeśli figura niekoniecznie jest slim, ale nie, kroje są różne, mimo że to nazwa slim i naprawdę można dopasować do figury. No tak, mówiła pani smoking, a jaka kolorystyka rządzi albo coś odważnego może wchodzi do branży? Tak, jeśli chodzi o jakieś takie odważniejsze rzeczy, to krata, kolor zielony. Młodzi to wybierają? Tak, oczywiście tak. Teraz też są tak zwane tematyczne wesela, dlatego też na przykład takie kolory typu zieleń jest zainteresowanie. A co już jest absolutnie passé, nie w modzie i w ogóle się już tego nie produkuje? Krój klasyczny, to znaczy nie slim. My ogólnie nie posiadamy w ofercie takiego kroju. No ale póki co to jeszcze możecie się dostosować, tam doszyć. Tak, tak. Nasz salon robi przeróbki i wtedy można naprawdę dopasować do nawet bardziej skomplikowanych figur. Oczywiście młodzi przed ślubem liczą. Nie tylko na siebie, ale także pieniądze. Ile trzeba wydać minimum na taki garnitur ślubny? W naszym salonie w tej chwili mamy dużo promocji, czyli tak od 599 już spokojnie można wybrać garnitur naprawdę bardzo fajny. Jeszcze o te muchy zapytam. Tutaj też jakaś dowolność, jeśli chodzi o kolorystykę, wzory? Muchy no, polecamy bez jakichś takich większych szaleństw, czyli po prostu dopasowane do koloru garnituru. No i na koniec, robiąc zakupy, na co zwracacie uwagę, albo na co powinien pan młody zwrócić uwagę, żeby no, kupił coś, w czym dobrze wygląda? No na pewno, żeby ten garnitur był dobrze dopasowany do jego figury, czyli wszystkie te standardy, które są w tej chwili na czasie. Długość spodni odpowiednia, długość rękawów, na to zwracamy szczególną uwagę. No i kolorystyka, żeby jednak do typu urody pasowała. Tak przypomnijmy, co do urody, kto ma właściwie taką standardową urodę, co pasuje do wszystkiego? Znaczy, jeśli chodzi o urodę, to tak, no granat na przykład jest taką klasyką, gdzie pasuje, można powiedzieć, każdemu mężczyźnie, ale na przykład kolor czarny niekoniecznie. W czasie targów sprawdziliśmy też, jakie w tym roku modne są suknie ślubne. Mamy już 2019 rok, od 12 lat jest gala ślubna, ale pytamy o tegoroczne trendy. Co jest w modzie, jeśli chodzi o suknie ślubne? Tak, jak co roku bierzemy udział w gali, jest dużo wystawców, fajne miejsce dla par młodych, żeby zaczerpnąć informacji na tematy, które pary młode interesują. Jeśli chodzi o modę ślubną, wystawiamy się co roku, w tym roku trendy są takie, że doły sukienek są dość zdobne, dość spore, są góry natomiast lekkie, lekko przejrzyste, są również zabudowane, oczywiście musimy się dostosowywać do potrzeb naszych klientek, do ich możliwości, do ich figury, także każdy znajdzie coś dla siebie, jak to zwykle w modzie ślubnej bywa. Dość rzadko w tym roku sprzedajemy suknie tak zwane rybki, dlatego że one bardzo uwydatniają biodra i no jakoś odchodzimy od tego. Natomiast suknie są odcinane w talii przeważnie. Stan jest dość krótki, czyli ta część sukienki, góra sukni jest dość krótka, przez co wydłużają się nogi. Suknie przechodzą delikatnie w treny, to też bardzo wydłuża sylwetkę. No i tak to wygląda. Koronki natomiast są
są bardziej zdobne, są takie większe wzory, wyraźniejsze. Jeśli chodzi o ceny, jak to się kształtuje? W naszym salonie ceny zaczynają się mniej więcej od 1600 zł. Za 2000 można już kupić przepiękną sukienkę. Natomiast bywają też droższe, szyte na indywidualne zamówienia, dlatego że suknię można sobie kupić gotową, wypożyczyć, a także uszyć według swojego projektu. Może suknia kosztować również 2900 zł, ale to już jest bardzo piękna, zdobna sukienka. No, te po 2000 też są śliczne, tylko może nie tak bogate w hafty, nie tak bogate w warstwy i tak dalej. Na początku organizacją targów ślubnych zajmuje się pani Daniela Dziel. To już 12. edycja inowrocławskich targów ślubnych. To jest bardzo szeroka branża, prawda? Wystarczy tylko spojrzeć. Kilkadziesiąt stoisk i co chwila zupełnie inna dziedzina. Tak, rzeczywiście to jest bardzo szeroki zakres działania w obrębie organizowania samego ślubu i wesela. To już są i tak dwa człony, czyli ten ślub i wesele zorganizować. I do tego jest potrzebnych mnóstwo firm. No tak, od 12 lat przygotowując te targi ma pani duże doświadczenie, ale trzeba powiedzieć, że to jest mnóstwo pracy, żeby taką imprezę przygotować. Tak, jest doświadczenie, na pewno jest praca, ale muszę powiedzieć, że za każdym razem jakby inna energia potrzebna jest na stworzenie fajnej oprawy i zorganizowanie takiej kolejnej już edycji. Te czasy to chyba nie najlepszy moment dla branży ślubnej, bo coraz mniej ślubów, a może się mylę? Ja myślę, że to nie można powiedzieć, że nie najlepszy, bo tak naprawdę to, czy jest ich mniej, czy więcej, to każdy chce mieć ten swój wymarzony ślub.
i na to nie mamy już wpływu. Może na tą ilość, ale na pewno o tą jakość nawet ta mniejsza ilość osób dba. Ale jak to jest? Zostają ci najlepsi, czy pojawiają się i wygrywają ci, którzy mają najlepszy pomysł? Czyli mamy na myśli wystawiające się firmy. Rzeczywiście można powiedzieć, że zostali potentaci, ale jest dużo firm, które się pojawiają i zaczynają swoją działalność, czyli właściwie przeciwieństwie tego, co mówiliśmy, że niby mniej ślubów, a tu mimo wszystko firmy powstają, rodzą się i w tej branży zaczynają też rozpoczynać swoją działalność. Pani jest specjalistką od dekoracji. Czy tutaj jest, nie wiem, jakiś nowy kierunek, coś niezwykłego? Młodzi poszukują nowych trendów? Poszukują, ale muszę powiedzieć, że i tak młodzi to są takimi dyktatorami, że my musimy czuć się troszeczkę na baczność, musimy śledzić trendy w świecie. Czasami nas nawet młodzi wyprzedzają ze swoimi pomysłami, bo i też przebywają za granicą, też mają jakieś swoje kontakty. No i myślę, że ten potencjalnie nasz najmocniejszy element, internet, daje taką możliwość, że właściwie wszystko jest namacalne i w zasięgu ręki. No tak, czyli kiedyś było lokalnie, teraz jest globalnie i możecie się spodziewać właściwie wszystkiego. Dokładnie tak. Rzeczywiście miałam taką parę, która przyjechała z Anglii i mówi, no zobaczymy, czy pani pobije tam miejscową firmę, bo my sobie tak po prostu poszliśmy tam porozmawiać. No, to wyzwanie. Będąc na targach, sprawdziliśmy jeszcze, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o trendy w ślubnych dekoracjach. No tak, gołym okiem widać, że najpiękniejsze stoiska to te związane z dekoracją, co raczej nie powinno dziwić, bo o to właśnie chodzi w tej branży. Od 12 lat, kiedy odbywają się targi ślubne, te trendy się zmieniały. A co w tym roku jest na topie? W tym roku bardzo mocno zaznacza się styl industrialny. Co to znaczy? Czyli to są po prostu takie metalowe stojaki połączone ze szkłem. Miedź w tym roku jest bardzo modna na topie, plus kolor roku, czyli koral. Ale słyszałem też, że też taki kierunek natura. Tak, tak, natura bardzo mocno. Zresztą styl rustykalny co roku praktycznie jest uwielbiany przez pary młode, więc on się gdzieś tam przewija od lat. Do tego kwiaty biało-zielone, liście, no natura, drewno. Co już się nie sprawdza? Co raczej odeszło do lamusa? No jest trudno powiedzieć, bo gusta pary młodej są naprawdę przeróżne i tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, że kolorem roku jest koral, ale i tak ten róż będzie się powtarzał. Fiolet też się powtarza, bo po prostu pary młode przychodzą i nie patrzą na trendy, po prostu patrzą na swoje upodobania i to jest to. Czyli w dekoracji rządzi stara zasada, klient nasz pan. Oczywiście, jak najbardziej. My możemy sobie trendy wyznaczać i jak najbardziej sugerować i tak dalej, ale to klient tutaj jest naszym panem i on nam narzuca, że tak powiem. Dekoracja to trudna branża, jeśli chodzi o konkurencję. Może nie, że ze względu na konkurencję, ale to naprawdę jest trudna branża, bo ciężko jest czasami sprostać wymaganiom klientom. Naprawdę staramy się jak tylko możemy, ale czasami po prostu ten wysiłek nie wystarcza, więc no po prostu jest nieraz ciężko, jest ogromny stres na pewno, wiele trzeba poświęcić, wiele wyrzeczeń, żeby przygotować piękne stoisko czy piękną aranżację dla pary młodej, no ale jeżeli jest zachwyt z ich strony, to po prostu jest najlepsza nagroda. Tak czasowo, tak się zastanawiam logistycznie, jak to wygląda, na ile musicie być wcześniej, powiedzmy, nie wiem, na sali? Nie chcę wiedzieć, jak to wygląda logistycznie, po prostu ciężka praca. Osoba, tak, to jest ciężka praca, nie jedna osoba spoza branży po prostu by usiadła na krzesełku z boku i by się naprawdę nieźle uśmiała, w jakim wariactwie pracujemy, bo czasami po prostu zajeżdżamy gdzieś tam na salę, są jakieś niespodzianki, to jest pełna improwizacja czasami, bo są jakieś tam sytuacje niezależne od nas i trzeba wybrnąć, prawda? Więc no tutaj czasami, dla mnie to jest po prostu praca bardzo ciekawa. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.